Dzień dobry. Witam na trzecich już zajęciach Qigongu naturalnego prowadzonych w tym trybie online. Tym razem będą to zajęcia przeznaczone dla osób odrobinę bardziej zaawansowanych, które już podstawy przez pewien czas poćwiczyły, lepiej czują swoje ciało, lepiej czują ten przepływ tak zwanej siły czy energii. I od wariantów tych podstawowych będą mogli przejść do wariantów troszkę bardziej wymagających, do większej zmienności w ćwiczeniu. Ponieważ spotykamy się z osobami troszkę bardziej zaawansowanymi, które troszkę już poćwiczyły, również odrobinę wydłużymy czas ćwiczeń statycznych pozycyjnych. Stosunkowo łatwo jest już nam wejść w stan takiego wyciszenia, odprężenia, wygody, a więc po kilku luźnych ruchach możemy, o tak, sprawdziliśmy stan odprężenia ciała, o łatwo wchodzimy w ten stan relaksu i rozpoczynamy ćwiczenie pozycyjne tłoba odżłana. Relaks, wygoda. Niby bezruch, a wewnątrz bardzo mikroskopijne ruchy się odbywają wszędzie, w całym ciele.
Thank you.
Opuszczamy ręce. Przenosimy ciężar to na jedną nogę, to na drugą. Zaczynamy się przechadzać, skręcając się. Luźne ruchy. Mały spacer, tak jakbyśmy chodzili w parku, odpoczywając, podziwiając widoki, słuchając odgłosów przyrody. I przechodzimy do Shijie Dungun, 10 sekcji ćwiczeń ruchowych. Ale właściwie będziemy ich robić 9. Nie będziemy robić kroków jako oddzielnego ćwiczenia, ponieważ poprzednie 9 ćwiczeń możemy wykonywać z krokami. Zaczniemy zatem od Fen Bo Shui. Pamiętamy, naukę rozpoczynaliśmy od wariantu, gdzie ciało i ręce poruszają się w przeciwstawnych kierunkach. W ten sposób zmienialiśmy pozycję. Gdybyśmy to robili częściej, w ten sposób jak to teraz demonstruję, to otrzymalibyśmy tak zwane Shexingbu, kroki wężowe. Gdybym robił to nie w tym kierunku, ale przy skośnym ustawieniu stóp, ale tutaj na wprost. O, nie tam skośnie, ale tutaj na wprost. O, proszę. Też możemy to robić wtedy z tym standardowym krokiem moca bu. W tym kierunku będzie to tak wyglądało. O, tutaj jestem cały czas na wprost ustawiony i robię kroki. Czasem sobie mogę zrobić o, w tą stronę, ale czasem mogę też to zrobić po prostu tutaj na wprost. Tylko moje stopy, kroki ustawiają się skośnie. Możemy pracować ciałem i rękoma w tym samym kierunku. Powoli, delikatnie, jak gdyby zagarniając wodę. Krokiem wężowym. Albo z tym podstawowym krokiem moca bu.
Następny etap to ćwiczenie zmienne. Najpierw stanę w pozycji Dingpabu, ustawiony tutaj. Czasem ciało i ręce poruszają się przeciwstawnie, ale w dowolnym momencie mogę zmienić to na decyzję, że ciało i ręce współpracują w jednym kierunku. W dowolnym momencie mogę to znów zmienić. Mogę to robić z krokami. W trakcie kroku mogę dokonywać zmian. Mogę robić to z tym krokiem. Na wprost. Mogę to robić z tymi krokami ustawieniem skośnym, czyli tak zwane wężowe kroki. I płynnie się tym bawię. Więc na przykładzie ćwiczenia Fen Bo Shui, rozdzielanie, zagarnianie wody. Poznaliśmy zasadę. To teraz przechodzimy do Zhou Fu Qiu. Czasem ciało i ręce w tym samym kierunku, czasem przeciwstawnie. Zmienia się to. Czasem mniej kroków, więcej ruchów w określonej pozycji. Czasem więcej kroków. Czasem to będą te kroki skośne. Czasem ten podstawowy krok tutaj na wprost. Czasem odwrócę kierunek krążeń. Czasem zmienię ich synchronizację, takie przesunięcie w fazie. Cały czas poruszanie się w wodzie, pływanie w powietrzu, pływanie w morzu Qi. I przechodzę do kolejnego. Bao Qiu. Czasem ciało i ręce w tą samą stronę. Czasem przeciwstawnie. Czasem ten standardowy krok moca. Bu. Czasem te skośne kroki zygzak, czyli wężowe kroki.
płynie, wszystko naturalnie, swobodnie, łącznie z oddechem. Oddechu nie musimy kontrolować. Pozwalamy, żeby on płynął. Niech pojawi się luz, swoboda. Oddech naturalnie się sam chyba zatroszczy, a nam pozostanie tylko satysfakcja z tego, że oddech jest naturalny, głęboki, swobodny, płynny. Zatrzymujemy się na chwilę, opuszczone ręce, naturalna pozycja, mała pauza przed kolejnymi trzema ćwiczeniami. I przechodzimy do ćwiczenia Antanhuang na podobnej zasadzie.
Kung Chung Li Qi. Kai-he. Thank you.
pozycja naturalna. I jeszcze trzy ćwiczenia. Ching ting dier shui. Chosy. Shen Gui Chu Shui.
Opuszczamy ręce. Tłobał dłoń przez momencik. Poczucie odprężenia, miękkości, wygody, swobodny oddech, świeżość. Zaczynamy się poruszać, przechadzać, zachowując ten stan odprężenia, wyciszenia. Na tym zakończymy dzisiejsze zajęcia i ten cykl 15 lekcji publicznych i 3 takich zajęć publicznych. W najbliższym czasie też powstaną kolejne materiały i lekcje omawiające ćwiczenia i takie około godzinne zajęcia, ale właśnie już dla tych osób, które znają te kolejne metody ćwiczeń, kolejne poziomy, więc materiały te będą dostępne dla naszych uczniów. Głównie ze względu na to, że przy tego typu ćwiczeniach bardzo łatwo jest o błędy. I nawet na zajęciach bezpośrednich, gdy istnieje możliwość korygowania, obejrzenia tego, co uczeń robi z różnych stron, pod różnymi kątami, zauważenia, gdzie są problemy i możliwość korekty, wielokrotnych korekt,
no to jest część osób, która pomimo tego korygowania błędy w dalszym ciągu popełnia i wymaga to dużo cierpliwości, dużo czasu, żeby osiągnąć pewną poprawność. W związku z tym nie możemy za bardzo ufać, że osoby, które uczą się wyłącznie z tych materiałów wideo, będą ćwiczyły prawidłowo. Z tego względu udostępniliśmy takie bardzo podstawowe materiały, natomiast kolejne udostępnimy naszym uczniom, udostępnimy tym osobom, które po zapoznaniu się z tymi materiałami podstawowymi dostępnymi publicznie przybędą na zajęcia takie bezpośrednie, gdzie będzie możliwość ich skorygowania, potwierdzenia, na ile dobrze sobie z tym radzą, żeby ewentualnie mogły przystąpić do nauki wyższych poziomów tej metody. Dziękuję Państwu.